Głos ma przedstawiciel Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej pan Krzysztof Kasprzak. Ile mam czasu? 15. Proszę nie wykorzystać całego. 15. Poczekam, aż posłowie się odwrócą i posłanki. Pedofilia w kościele. Krzyczeliście tutaj, żebyśmy się na ten temat wypowiedzieli. Bardzo chętnie się wypowiemy. Zarówno wszelkie raporty, jakie na ten temat się ukazały, jak i też filmy chociażby pana Sekielskiego jasno pokazują, że za to zjawisko odpowiadają pederaści, którzy umocowali się w kościele, tak zwane homolobby. Chcecie walczyć z pedofilią w kościele? Wesprzyjcie nas w walce z homolobby. Przestaną wtedy cierpieć dzieci. Ale oczywiście tego nie zrobicie, bo pedofilię ścigacie tylko i wyłącznie w kościele, a w każdym innym miejscu już wam nie przeszkadza. Nic dziwnego tutaj, pojawił się argument, że pani Kaja nie chciała podać ręki jednej z posłanek. Zwolennikom zabijania dzieci nienarodzonych ręki nie podajemy. Pokazaliście dzisiaj tutaj festiwal hipokryzji. Totalnej hipokryzji. Wspomniano wam akcję Hyacynt. O, tak, spotkamy się w sądzie, pani posłanko. Wypomniano wam akcję Hyacynt. Gdzie wtedy byliście, kiedy PiS próbował dezubekizować kraj? Gdzie wtedy byliście? Kryliście ubeków, którzy 11 tysięcy homoseksualistów w PRL-u zarejestrowali jako, inwigilowali, a potem rejestrowali, przymuszali jako tajnych współpracowników. Nie mieliście z tym najmniejszego problemu, tak? Teraz sobie przypomnieliście o tym i stroicie się w piórka. Wielu homoseksualistów, normalnych homoseksualistów, ma problemy z paradami równości i nie chce w tym uczestniczyć i także nas wspiera. Tylko ideologiczne lobby, którego jesteście tutaj przedstawicielem, ma interes w tym, żeby zniszczyć ten kraj. Zarzucacie nam bycie agentami Putina, a co robicie na granicy polskiej, polsko-białoruskiej? Co robicie na granicy? Destabilizujecie ten kraj od paru tygodni w interesie Białorusi, w interesie zachodnich mocodawców. Nawet Unia Europejska was już, upomina. Pani poseł, proszę nie krzyczeć, a wasza postawa w tej chwili to jest wasz stosunek do demokracji. Odwracacie się tyłem do parlamentu, panie pośle. Panie pośle, niech się pan nie drze, bo chcecie zakazać marszu równości, chcecie zakazać marszu niepodległości, tak? A tutaj się czepiacie nas, że przychodzimy z projektem, który zakazuje wam maszerować, tak? To jest wasz przykład waszej hipokryzji, która się tutaj wylewa. Chciałbym jeszcze sprostować tutaj kwestię pana Barta, taki tęczowy Pinokio, który chodzi po świecie i opowiada bajki. Byłem przy tej rozmowie z panią Kają Godek. Te słowa padły w jasnym kontekście tego, że zarówno Bart, jak i to całe towarzystwo tęczowe śmiało się z ofiar pedofilii, tak jak wy się śmiejecie z ofiar pedofilii, ilekroć o tym mówimy. Wątek historyczny. Nie żadni naziści zniszczyli Warszawę, nie żadni faszyści, tylko Niemcy. Ani wojska włoskie, ani wojska węgierskie nas nie okupowały. To przestańcie opowiadać bajki. Widocznie macie mocodawców w Berlinie i w Brukseli, że boicie się po prostu powiedzieć, kto tak naprawdę Warszawę zniszczył. Kwestia samobójstw, kwestia tego, jak cierpią te osoby. Nie pozwalacie im się leczyć. Nic dziwnego, że osoby z zaburzeniami nieleczone cierpią i popełniają samobójstwo. W San Francisco, które jest jednym z najbardziej przyjaznych miast dla homoseksualistów, jest jeden z najwyższych wskaźników samobójstw wśród transseksualistów. Takie są fakty, na które jesteście odporni. Nie chcemy zakazywać chodzenia po ulicy, to do pani Hanny Gill-Piątek. Może pani dalej chodzić po ulicy. Nie będzie pani mogła po prostu organizować manifestacji, która podważa polską konstytucję, która dąży do tego, żeby rekrutować polskie dzieci do ruchu homoseksualnego. Zupełnie wam nie przeszkadza to, że dzieci w okresie, kiedy tworzy się ich psychoseksualność, kiedy to kształtuje się ich tożsamość seksualna, dostają się w łapy oprawców, z ruchu LGBT i tam są demoralizowane. Takie są fakty.
Tutaj poseł Winnicki pytał, w jaki sposób są traktowane manifestacje i kontrmanifestacje. Manifestacje, parady równości są ochraniane przez policję. W każde miejsce mogą wejść. Natomiast jeżeli pojawiają się obrońcy życia, pojawiają się obrońcy rodziny, są brutalnie pacyfikowani. Takie są fakty. Zgłaszaliśmy wielokrotnie takie przypadki. Na moich oczach gazowano dzieci nieletnie, kilkuletnie, bo przez przypadek znalazły się na trasie przejścia Parady Równości w Częstochowie. Na moich oczach w Lublinie zgazowano emerytowanego nauczyciela, który stał i robił zdjęcia. Na moich oczach gazowano kobietę, która się modliła w pobliżu Parady Równości. Tak jest właśnie, tak to wygląda w tym momencie. Jest totalna ochrona policji i pacyfikowanie wszystkich osób, które się na to nie zgadzają. Co się dzieje ze zgłoszeniami? Zgłoszeniami trafiają do tak zwanych suwerennych, niezależnych sądów, na straży których stoi Unia Europejska i Bruksela, i tam wszystkie są umarzane. Pomimo tego, że znajdują się liczni świadkowie, znajduje się bardzo dużo osób, które czuje się obrażonych tym, co się dzieje, zgorszonych. Ich sprawy są umarzane. W tym momencie nie mamy ani jednego skazania, pomimo tego, że w takim Płocku środowisko LGBT rozlepiało sobie Matkę Bożą Tęczową na tojtojach i na śmietnikach. To jest właśnie wasza tolerancja, to jest właśnie wasze poszanowanie dla innych osób, poszanowanie dla wolności, dla ludzi, którzy chcą się modlić. Kto atakuje kościoły? Wasze lewicowe, homoseksualne bojówki atakują kościoły. To wy weszliście w naszą przestrzeń, w nasz teren i tam urządzacie sobie od dekad harce. Takie są fakty, panowie posłowie i panowie posłanki, którzy tutaj nie jesteście w stanie wysłuchać tego nawet, co ja mówię, bo się odwróciliście plecami. Odwróciliście się plecami do 140 tysięcy obywateli, bo w ich imieniu ja mówię. Do ciebie, bo jesteś homofobem. Dziękuję za te wszystkie inwektywy. To jest demokracja w waszym wydaniu. Nie ma zgody na homofobię, panie.